Co jest zawsze w modzie? Czerń? Nie. Minimalizm i prostota? Pff, nope. To nie wiem, może kultura osobista. Być może w życiu codziennym jedna z tych rzeczy faktycznie nigdy nie wychodzi z mody. Ale zdaniem producentów obudów komputerowych, a w tym konkretnym wypadku Corsera, czymś, o czym marzą użytkownicy, są oczywiście LEDy. Więcej LEDów. A jeśli przy okazji złożenia nowego kompa w nowej budzie chciałbyś sobie postreamować, to Corsair, a w zasadzie Elgato, wypuściło nowe Key Lighty w wersji mini. Te niepozorne lampki LEDowe posiadają 800 lumenów mocy oświetleniowej, co stanowi niemal 1/3 maksymalnej jasności pełnowymiarowych Key Lightów. Rzecz w tym, że jeszcze nie spotkałem się ze streamerem, który korzystałby z Key Lightów odpalonych na więcej niż 30% mocy, bo te lampy serio bardzo mocno dają po oczach, więc ten konkretny wypadku ten oto miniaczek wydaje się być bardzo przystępnie i bardzo fajnie dopasowany, jeżeli chodzi o jego parametry. Keylightem Mini możecie sterować z panelu bocznego, ale jest to dość karkołomne, lub z aplikacji na telefon i tą opcję rekomenduję w pierwszej kolejności. Czy lampa daje radę? Tak, o czym mogliście się przekonać, jeśli oglądaliście ostatni mój materiał, na którym mnie właśnie oświetlała z około 40% swojej mocy. Wracając jednak do tematu głównego, nowa obudowa, więcej LEDów i to dziwne świecące coś. No właśnie. Nowa obudowa. Temat Ryśka miał być już fakt faktem zamknięty, ale przeanalizowałem go jeszcze raz, dodałem 2 do 2, zrobiłem za i przeciw i wyszło mi, że chyba jednak opłaca się ten naprawdę ostatni raz reanimować trupa. Tym bardziej, że rozważam jego sprzedaż. Przełożyłem więc Ryśka do najnowszego dziecka od Corsair, czyli IQ5000T RGB. Obudowa, jak przystało na Corsaira, jest naprawdę bardzo solidnie wykonana, tylko jeżeli chodzi o ten design, nie mogę pozbyć się wrażenia, że gdzieś to już chyba widziałem. Tylko gdzie? Tak czy siak, przed przesiadką ze starej kanciastej na nową, bardziej obłom, wykonałem testy temperatur, a te wyszły następująco. W spoczynku różnica temperatur pomiędzy poszczególnymi komponentami nie jest duża. Można by rzec, że w granicy błędu pomiarowego. Niemniej to nowa skrzynka okazuje się być minimalnie, ale jednak cieplejsza niż ta starsza. Aby jednak mieć 100% pewności, jak to wygląda w praktyce, odpaliłem render w Premiere Pro, tego ostatniego filmu, który był na kanale. I wnioski są dość oczywiste. IO zamontowane na topie obudowy powoduje wzrost temperatury pracy procesora o nawet 3 stopnie Celsjusza. Opłaca się więc umieścić je ogólnie na tej ściance bocznej, tuż za przednimi wentylatorami, bo lepszy dopływ chłodnego powietrza równa się oczywiście lepsze chłodzenie. Inna sprawa jest natomiast z kartą graficzną. Ta dzięki niepodkradaniu airflow przez IO, przy jednoczesnym wyciąganiu ciepłego powietrza górą, zyskała około 1 stopień Celsjusza na minus. Czyli że dobrze. Bo chłodniej. A jak wiadomo, karta graficzna montowana pionowo i to przy samej szybie, zawsze będzie się grzała, więc każdy nawet jeden ułamek urwany od ogólnej wartości temperatury, jest na plus. W sensie na minus. W sensie, że dobrze. Jeśli więc chodzi o to, co dostajemy w kwocie 400 euro... Czekaj, ilu? Jup, około 400 euro. Oczywiście nie licząc jeszcze podatku od nowości, przez który może być delikatnie drożej w Polsce. To jest to absolutny produkt premium. Co więc składa się na cenę tej obudowy? Choćby Commander Pro, gdybyśmy chcieli kupić go osobno, to tylko on jest już wydatkiem rzędu 300 zł. Do tego dochodzą zmodyfikowane paski LS100 w ilości 6 sztuk, gdzie za taki zestaw podstawowy, czyli 4 paski, przyszłoby nam zapłacić już ponad 400 zł, a dwa kolejne to dodatkowe 200 zł. Zatem niespełna 1000 zł, czyli lekko ponad połowę ceny obudowy, stanowią bajery albo gadżety. Do tego są oczywiście jeszcze wysokie klasy wentylatory, 3 sztuki modelu LL120, gdzie trójpak tych śmigieł to koszt około 400 zł. Dodając 2 do 2, a może raczej bardziej 3 do 3, wychodzi zatem, że sama goła skrzynka to byłby koszt około, powiedzmy, 500 zł. I jak ja to mam teraz skomentować?
No chyba nie inaczej, że jak ogólnie Corsera lubię i używam wielu ich produktów i to z własnej nieprzemuszonej woli, ba, a nawet często polecam ich obudowy i inne rzeczy z uwagi na opłacalność, bo w swojej jakości są to bardzo fajne produkty, tak IQ5000T RGB jest skrzynką naprawdę dla najbardziej wymagających entuzjastów. Innymi słowy, dla osób, dla których nie liczy się zupełnie koszt, a efekt końcowy tego, co postawią na czy pod swoim biurkiem. I jeżeli ty, drogi widzu, się nie zaliczasz do grona powyższych osób, czyli tych właśnie entuzjastów, którzy nie liczą się zupełnie z kosztami, to może nie tyle nie oglądaj dalej, bo zabronić nikomu nie mogę, ale proszę, miej litość i nie pisz w komentarzu, że polecam jakieś sprzęty dla bogoli i się w ogóle odkleiłem, żeby płacić za obudowę 2000 zł, bo to jest test slash recenzja slash moja po prostu opinia o tym produkcie, a nie zachęcanie do kupowania tego typu sprzętów. Jeżeli ktoś ma pieniądze na tego typu sprzęt i sobie niego po prostu może pozwolić, to why not, czemu by go nie kupić? Natomiast jeżeli tych środków nie ma, to przecież nikt nikogo nie zmusza, aby wydawać prawie 2000 zł na obudowę komputerową. I mam nadzieję, że to jest dla nas wszystkich jasne, bo tego typu produkty, no, nie kupuje się po to, żeby sobie tak wydać dwa koła, tylko żeby po prostu jakiś konkretny efekt osiągnąć wizualny, czy to po prostu nawet swoją satysfakcję. No ale nie przedłużając. IQ5100 RGB posiada pełne ofiltrowanie przeciwkurzowe. Filtry są od góry, od przodu i oczywiście od dołu zasilacza. Podoba mi się, że przedni panel jest magnetyczny, bardzo łatwo jest go zdemontować. Wystarczy tylko paluszkiem delikatnie ruszyć i jak widzicie, on już schodzi. Z kolei górny panel trzyma się na zatrzaskach. Żeby go zdjąć, trzeba tu włożyć rękę. No i delikatnie pociągając do góry, on by zszedł, tylko teraz wiadomo, no jedną ręką w tej pozycji mi jest niezbyt wygodnie. Trzyma się na zatrzaskach, raczej dosyć mocno, ale też nie na tyle, żeby tutaj jakąś ogromną siłę wkładać. Tak jak widzicie, lekko podważyłem. O, i góra schodzi bez problemu. Obudowa posiada modularne wnętrze. Co to oznacza? To oznacza tyle, że możemy ten panel zdemontować i w to miejsce wstawić na przykład chłodzenie wodne 3 razy po 120 mm, czyli 360. Możemy również zdemontować ten element i zastąpić go tym elementem, aby właśnie umożliwić sobie montaż chłodnicy IO i też poprawić przepływ powietrza, który będzie oczywiście w tym miejscu lepszy. No i tak, wiem, zapewne będziecie pytać, co to jest. Otóż to jest to, czyli IQLC100. Takie, no się zrymowało, takie świecące trójkąciki, które są połączone ze sobą magnetycznymi, nie wiem jak to mogę określić, ale chyba takimi zawiasami, czy coś takiego. No w każdym razie dzięki tym połączeniom tutaj oto okrągłym, te trójkąty są zasilane i możemy sobie układać z nich dowolny kształt, który dodaje takiego bajeru jeszcze wewnątrz obudowy. Szkoda jednak, że posiadają osobny kontroler na specjalne wtyki trzypinowe, w sensie inny jakby standard tego podświetlenia, a przez to, no niestety, ale przepadła nam kolejna wtyczka SATA w zasilaczu. No i ogólnie IQ5000T plus chłodzenie all-in-one plus jeszcze LC100 to takich zużytych wtyczek SATA aż 5 sztuk, co może przerosnąć niektóre bardziej ekonomiczne warianty zasilaczy, no ewentualnie co może wkurzyć osoby, które dbają o porządek w przewodach i na przykład mają zasilacz modularny i pozbyły się właśnie części tych wtyczek SATA, bo nie były im potrzebne. A teraz samo oświetlenie będzie zużywało 5, a jeżeli ktoś jeszcze na przykład używa dysków właśnie w tym samym standardzie, no to już wiele modeli zasilaczy może tych wtyczek tyle po prostu nie posiadać, aby to wszystko udźwignąć, o tym pamiętajcie. W piwnicy obudowy znajduje się taki oto koszyk montażowy dla dwóch dysków HDD. Tak jak widzicie, da się nim tutaj manipulować, jeżeli chodzi o jego położenie za pomocą tych dwóch śrub, w sensie tu jest jedna, tam jest druga. No i oczywiście odkręcając możemy zmienić pozycję, w której ten koszyk zamontować. Da się go mniej więcej umieścić na tej wysokości, na tej i na tej. No oczywiście, jeżeli zdemontujemy ten element plastikowy, to będziemy mogli go jedynie trzymać przesuniętego maksymalnie blisko zasilacza, co jak widzicie może powodować tutaj, że będzie mało miejsca na umieszczenie swobodnie przewodów. Spory plus za montaż paneli bocznych na zawiasach, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, co daje szybkość i komfort
generalnie dostawania się do wnętrza obudowy. Portów USB jest pod dostatkiem, mamy jak widzicie tutaj dwie pary po dwa złącza USB 3.0, jest też USB typu C oraz nawet znalazł się combo jack. Przy okazji mamy jeszcze reset, no i oczywiście przycisk power. Jeśli mieliście już styczność z IQ4000D czy 5000D, no to oczywiście wariant 5000T nie zaskoczy Was niczym nowym. No bo to świetnie wykonana obudowa o przemyślanej konstrukcji. Jednak traktując Corsara jako markę premium, musimy się również liczyć z ceną premium. I już dość dokładnie wytłumaczyłem, skąd się ona bierze, więc myślę, iż nie będę się powtarzał. Oczekujesz więc wysokiej jakości, dobrego przepływu powietrza, a może znajdziecie już z innych obudów Corsera dbałości o detale i precyzję wykonania. Albo może po prostu lubisz tego amerykańskiego producenta. Jakkolwiek byś nie odpowiedział na powyższe pytania, to co mogę powiedzieć o IQ5000D? Będziesz zadowolony. Bo to solidny kawałek blachy. A dodatkowo to też koniec tego materiału. Jeśli więc ten film Wam się podobał, to koniecznie go ocencie łapą w górę, bądź niekoniecznie chętnie, ale łapą w dół. Komentarz bardzo mile widziany, a jeszcze milej widziany subik, bo bardzo bym chciał do połowy tego roku, być może się uda, zbliżyć się do 100 tysięcy. Taki jest cel. Ja wiem, że ambitny, ale z Waszą pomocą wszystko jest możliwe. A tymczasem, moi drodzy, kłaniam się. Żegnam Was czule i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Na razie.